To jest Box jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Cześć, jesteśmy w Warszawie. Rozpoczął się kilka dni temu obóz przygotowawczy do walki. 25 maja w Jeleniej Górze bronię Mistrzostwa Świata Federacji WBO z Meksykanką Janet Perez. No i teraz jedziemy po gasa. Codziennie rano z kawusią na wynos. Jadę, odbieram gasa, potem jedziemy do klubu Żoliborskiej Szkoły Boksu. No i właśnie zaraz będziecie nam towarzyszyć na pierwszym porannym treningu. I'm waiting for the summer to come. It's too cold. But I love it. Taki miałam wspaniały pomysł, żeby gasowi pokazać Stare Miasto. I wczoraj po południu wybraliśmy się na spacer i doszliśmy praktycznie do barierek, do policji, co się okazało, były jakby obchody rocznicy Smoleńska, no i wszystko było pozamykane, także gaz potem trochę ze mnie łachał, że dziękuję ci Ewa, pokazałaś mi Stare Miasto. Dzisiaj gaz pomaga mi z torbą, normalnie wcale nie jest taki miły, ale dzisiaj chcę się pokazać przed kamerą, także dziękuję gaz, dziękuję bardzo. Dzisiaj będziemy oczywiście powtarzać akcję i taktykę na Perez, Janet Perez. Cały czas nad tym pracujemy. Zaczynamy od mojej rozgrzewki, potem robię 4 walki ścieniem. I tutaj jest mocne przyglądanie się temu, co robię, czasami zatrzymywanie, żebym zwolniła tempo. Pracujemy też nad lewym prostym, także jest dużo pracy. Nie będziemy się dzisiaj nudzić. Zaćwiczyliśmy lewy prosty, jak było widać. Bardzo dużo lewego prostego, bo lewy to jest reżyser walki, szczególnie tej z Janet Perez. Moją rywalką jest Meksykanka Janet Perez. To jest dziewczyna numer 1 w Meksyku. Jest było posiadaczką pasa WBA. Jest to rywalka, która cały czas idzie do przodu, nie boi się wymiany. Wszystko już teraz robimy, aby się pod nią jak najlepiej przygotować. Stay strong. First week, everything's going great. Today's, I think, day number 4. We're working a lot on the left hand. We're working on defense, working on a game plan, a strategy. She understands everything that she's doing in the gym. We'll be ready. Get it. Codziennie. Skończyliśmy pierwszy trening. Normalnie to jadę właśnie po treningu do domu, odwożę gaz, jadę do domu i przyrządzam sobie jedzenie, ale dzisiaj jest sytuacja wyjątkowa.
tragedia, złamał mi się paznokieć, a tak bardziej na poważnie jadę na manicure, bo co dwa tygodnie zawsze gdzieś tu paznokcie sobie porządkuję, skracam i ładnie maluję. Wojna. Wojna, no. Gracias. Wojna, tak. Manicure. Jesteśmy w salonie Beauty Loft w Warszawie u Madzi, która zajmuje się moimi paznokciami od ilu lat, Madzia? 5 to minimum. No i działamy, robimy paznokcie, także teraz są takie, powiedziałabym, zniszczone, a zaraz będą piękne. Słuchajcie, to jest bardzo prosta sprawa. Trzeba wybrać kolor, no ze 100 kolorów. Także już ja mam wybrany, będzie ciemny, bordowy, taki krwisty, tak, bo jestem na obozie przygotowawczym, więc niedługo zaczną się sparingi, będzie trochę krwi, a później wrócimy do jakiegoś różu, zobaczymy. Tak paznokcie wyglądają, piękne, piękne, bordowe. I jeszcze śmieją się z mojego woreczka. Słuchajcie, to jest woreczek, w którym mam wszystko. Mam kluczyki od samochodu, portfel, chusteczki, tabletki na gardło, pomadka do ust i to po prostu przechodzi z torby treningowej do torby takiej codziennej. Wtedy mam pewność, że nic nie zginie. Jadę coś sobie ugotować, zjeść i potem spotykamy się na drugim treningu, na sali treningowej. Are we done with this bullshit so I can go sleep? Nastawiam się dzisiaj na niezły wpierdziel. Pomiędzy jednym i drugim treningiem nie miałam za dużo czasu na regenerację, także dzisiaj będzie bardziej ciężko. Robimy wytrzymałość, ciągła praca, 30 minut, tylko będę się zatrzymywać ewentualnie na picie i na wytarcie potu, także bądźcie ze mną, nie ma paznokcie, inne pierdoły, jest ciężka praca, tak? Dosyć brudnicka, dosyć. Ale tak na początek 12, a później podkręcimy na 14. Z Przemkiem Kantorowskim pracuję 3,5 roku. Jesteśmy już tak po prostu dogadani, że na mrugnięcie oka się rozumiemy. Przemek cały czas się uczy, rozwija, jeździ na różne szkolenia i bardzo dużo mnie słucha. I naprawdę on mnie potrafi po 3 latach zaskoczyć jakimś ćwiczeniem. Czyli to nie jest tak, że cały czas jakoś tak szablonowo ćwiczymy, tylko cały czas coś nowego. I teraz właśnie wprowadziliśmy nowy trening wytrzymałości. Trenujemy po prostu 30 minut ciągiem bądź 40 minut bez zatrzymania się praktycznie no, tam na łyk wodę. 15 do końca. Trening taki wyczynowy różni się od rekreacji, no bo w rekreacji przeważnie jak już człowiek czuje, że się męczy, to może przerwać albo już przerywa trening. A zawodowiec jak już czuje, że nie może, to jeszcze musi kontynuować o wiele dłużej. Także no to jest może nie do wymiotu w taki wysiłek, bo to już wtedy jest trochę zaburzony układ nerwowy, jak aż tak się trenuje. Ale no do maksymalnego wysiłku, czasami widzisz przymroczki przed oczami, a musisz cały czas sobie ćwiczyć. Coraz bliżej końca. Bardzo duże wnioski zostały wyciągnięte z ostatniego przygotowania. Przede wszystkim, jeśli walczę w Polsce, to nie powinnam tak dużo podróżować. Te zmiany czasowe źle wpływają na mój organizm, szczególnie na organizm kobiety. Ciężko mi się w ostatnim przygotowaniu zrzucało wagę. No w ogóle tak jakby po Stanach straciłam całkowicie formę i dzień ważenia musiałam 7 godzin zbijać wagę i to mnie strasznie osłabiło, także na walce jakby nie byłam sobą, w ogóle nie miałam nóg, nie było tego ognia, nie chciałam walczyć. Także teraz już wszystko robię, żeby się jak najlepiej przygotować. 3, 2, dawaj się, 1, dawaj start, bom. Okej, dziękuję. Dam radę, bo wam nie było łatwo, naprawdę. Chwilami ciężki kryzys, ale ja sobie zawsze wizualizuję wtedy jakiś kryzys w ringu, albo wizualizuję sobie to, że ten pas jest u mnie w rękach i ręka idzie do góry. Zawsze mi to pomaga się wybić z tego dołka. Ja całkiem naturalna, spocona. Dziękuję, że byliście ze mną cały dzień na treningach, trochę na kobiecych sprawach jak paznokcie. Wracam do domu, kolacja, spać i jutro to samo oprócz paznokci, czyli codziennie.
dwie harówy dziennie i 25 maja na tym Xboxing Night w Jeleniej Górze. Mam nadzieję, że się z wami widzę. Wszystko robię, jak widzicie, żeby pas mistrzyni świata WBO został ze mną. Wszystkich fanów boksu zapraszamy na stronę To jest Box oraz na stronę naszego sponsora Bilo Poland.